Hej, teraz tak. Słyszeliście, że jestem znowu wolna? I no tak, nie całkiem do końca, bo już poznałam kogoś, ale nie powiem kto, nie powiem co, ani ten. Też nawet jak teraz kogoś poznam, to nie będę się nim zaraz chwalić, ani przedstawiać go jako mojego chłopaka, ani nic takiego. No bo myślę, że to jeszcze jest za szybko. Z moim ex to tak samo było, trochę za szybko. I później jest właśnie takie, że ona nikogo nie umie utrzymać, ani nic. Zwyczajnie za szybko się chwalę tym, że kogoś poznałam. Więc teraz już trochę bardziej tak na luzie i nie będę się od razu chwalić, tylko najpierw przyjaźń, znajomość, takie tam, a nie od razu chłopak. Jak mnie poznać? Dużo ludzi pisze do mnie właśnie na FB, czy w ogóle w mediach społecznościowych. I teraz tak. Przeważnie piszecie: hej, możemy pogadać? Hej, możemy się poznać? Hej, jestem zainteresowany Karinką. Więc nie róbcie czegoś takiego, bo ja na takie coś to raczej nie odpisuję. Jeszcze jak ani profilowego. Niekiedy w ogóle nie macie nic o, ja o was nic nie wiem. Więc taka pierwsza zasada: jak już piszecie komuś, że chcecie go poznać, to najlepiej przedstawcie się, tak jak to jest na przykład na tych różnych dating portalach. Są zdjęcia, jest opisane mniej więcej jakiś tam opis tej osoby, może być gdzie pracuje i na pewno gdzie mieszka, bo ja na przykład ja chcę wiedzieć, czy ta osoba mieszka daleko czy blisko. Ja mam z dojazdem trochę taki problem. Szukam bardziej kogoś blisko, żeby był, bo wiadomo, kilometr dzielą i miałam już kilka takich relacji, co były tylko w internecie i przez telefon, więc to mnie tak nie interesuje. Jestem konkretna dziewczyna i chcę kogoś konkretnego poznać, a nie tam takie tylko popisać czy coś. Więc jak już do mnie piszecie, że chcecie mnie poznać, to zobaczcie. Wy mnie znacie, wy mnie widzicie. Widzicie o mnie dużo zdjęć, dużo materiałów, ale ja was w ogóle nie znam. Więc wypadałoby się przedstawić. Hej, jestem Michał, podaję zdjęcie, mieszkam tam i tam. Jak spotkanie, to nie ma problemu. Mam auto, mogę to jechać, albo pociąg, albo coś, nie? Żeby ja od razu widziałam, że spotkanie, czy w ogóle poznanie tego kogoś ma sens. Ja mieszkam na Opolskim, już przy Czechach, przy czeskiej granicy, więc wiecie, gdzie ja mniej więcej mieszkam i sami wiecie, czy to jest daleko, czy blisko i czy takie nawiązanie relacji w ogóle ma sens. Bo jak na przykład sam nie umiesz dojechać, a ja też mówię, że ja mam problem z dojazdem, no to po co w ogóle nawiązywać relacje, żeby tylko popisać? No raczej kiepsko. Też ważne jest właśnie przedstawienie się, nie tam tylko takie przedstawicie siebie tylko w mojej sytuacji. Jakby do was jakaś tam dziewczyna pisała: hej, możemy się poznać? I nie ma nawet profilowego, nic o niej nie wiesz. No to tak samo, no raczej no, chyba zignorujesz, nie? Często też jak chcę wejść w wasz profil, to się nie da, bo macie wszystko poblokowane. Ja jestem osoba, która ma wszystko publicznie, a ludzie często mają wszystko prywatnie albo tylko dla znajomych, więc ja nic o was nie wiem. No to jak tutaj mam w ogóle wam odpisać i coś nawiązać, żeby... Zastanówcie się może. Więc tak chciałam tylko nagrać, żeby właśnie nie było takiego czegoś, że a Karina i tak nie odpisuje i ten, żebyście wiedzieli, dlaczego ja nie odpisuję. Bo zwyczajnie nie jestem zainteresowana takimi poznawaniem się w ciemno. Przy długim pisaniu o nie wiadomo czym. Konkretnie przedstaw się, wyślij zdjęcie, bo wiadomo, też chcę wiedzieć, z kim mam mniej więcej do czynienia. Już nie chodzi o sam wygląd, czy sam ten taki, że teraz tylko na wygląd lecę czy coś, bo na przykład nie wszystko się musi od razu randkami kończyć. Jestem tych zainteresowana poznawaniem nowych ludzi, bo z dobrych znajomości nigdy za wiele, jak z tego wychodzę, z takiego założenia. Więc
Śmiało piszcie, ale pamiętajcie o tym. Pierwsze, to wy się przedstawcie się mi, żebym ja wiedziała mniej więcej, z kim rozmawiam, z kim mam przyjemność. No. To takie z mojej strony, żeby właśnie uniknąć nieporozumień typu Karinka nie odpisuje. Też jak ktoś z was liczy na szybki numerek, to odpuśćcie, bo miałam już też takie przypadki, że szybko się rozmowa toczyła tylko wokół bzykania, więc wtedy zamykam się od razu i nie odpisuję, uciekam z czatu. Na szybki numerek u mnie nie liczcie. Każdy, kto mnie tak już poznał, no to wie o czym ja gadam, no i też. Jak ktoś cię chce przekonać, to spróbuj, ale już mówię, jak to się skończy. No więc, nie będę długo owijać w bawełnę, tylko taki krótki filmik, żebyście wiedzieli, panowie i panie, w czym rzecz. Więc trzymajcie się, bądźcie zdrowi, hard you all, narka.